Okej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawko, to jest oczywiście NHL 18 na moim kanale. Także co, lecimy z karierą zawodnika? Nie, niestety zawodnika jeszcze nie. Mam w planach karierę zawodnika polskim zawodnikiem, ale nie zdradzę wam kto, jak na razie. Na razie kariera menadżerska, czyli coś w stylu kariery w FIFA, z tym, że gramy tutaj w hokej, tak? Franchise Mode. Lecimy z tym tematem. Myślę, że jeden meczyk na odcinek, maksymalnie dwa. Na wstępie zagramy sobie jeden, bo wiadomo, tam jakieś ustawienia, nieustawienia i tak dalej. No i co? Gramy klasycznie. Mam nadzieję, że tutaj będzie to chyba najlepsza opcja. Damy Pawko. Nazwa GM. I tak, wybieramy drużynę, którą będziemy grali, a będzie to oczywiście Vegas Golden Knights. Także Vegas Golden. Lecimy z tą drużyną. Kontynuujmy. Tu chyba nie wiem, czy jest dobrze na konferencję podzielone, ale nieważne. Continue, tu nic nie zmieniamy. No i lecimy, myślę, że z karierą. Keep salary cap on. Niech nam tworzy ligę. Myślę, że będzie spoko. Dlaczego też wybrałem tą drużynę? Dlatego, że jest to nowa drużyna w NHL. Gra dobrze w lidze. Mają bodajże wysokie miejsce, pierwsze bądź drugie. Także też ich wybrałem. No, nowy, wiadomo, nowa drużyna. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że uda nam się tutaj zajść jak najdalej. Ale to zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, tak, tak to zobaczymy. No, mają pierwsze miejsce w tabeli. Także w miarę spoko. Tutaj możemy sobie nawet arenę budować lepszą. Też fajna opcja. W 17 tego chyba nie było. Patrzcie, jakie fajne rzeczy tutaj można robić. Parking poziomu drugiego można kupić. A zbudujmy parking poziomu drugiego. Niech się buduje. Bathrooms. Repair. Chcę naprawy. Tak jest, dobra. Myślę, że stąd możemy sobie już wyjść. Także co, przejdźmy może do meczu, tak? To jest oczywiście pre-season. Także co, zobaczmy scouting. Aha, gdzie chcemy wysłać scouta? Jak tam wyślę, może w Ameryce, co? Albo nie w Ameryce. Reszta świata. Do Rosji niech wyślę. Do Rosji. Defensemana jakiegoś. Tu Wicks i... Niech leci. Alokacja budżetu. Dajmy auto. Żeby nam z automatu tam dało. No i co? Myślę, że możemy przejść do pierwszego meczu w pre-seasonie z Los Angeles Kings. Także wybieramy. Oni tutaj wychodzą rezerwowym składem. My wyjdziemy pierwszym składem, żeby nie było. Oczywiście gramy na pro. Także co? Zobaczymy jak nam pójdzie.
Ale mówię, kariera zawodnika też będzie. Glad you're with us tonight because this is going to be a dandy. Two teams from the Wild West. It's a game between Vegas. Także mamy pierwsze spotkanie i lecimy z tym koksem. The officials are ready. Largely we are ready. Eddie, put the ice cream down. And this game is Ra, mamy gumę. Lots of evaluation to take place again in this one. That's what preseason hockey is about. And we have begun. To jest pierwszy strzał na bramkę, ale tylko obok. O, mają Gaborika w składzie. Oczywiście jak będzie za łatwo, to damy sobie poziom wyżej, wiadomo. Carlson. Aj, to ładnie chciałem wycofać, ale mi zabrał. Oj, 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 to było niepotrzebne teraz, to wybicie. O, dobra, Neil, jest kontra. Neil. No, ładny tutaj strzał, jeden, drugi. Perron, Schmidt. A jest to offside. Merylem tutaj przypadkowo wyszedłem za linię niebieską. Dawaj tą gumę. Ajajajajaj. No, jest groźny strzał. No i tutaj łapie bramkarz. Nie wiem, ci Vegasi mają składzik taki pomieszany, widzę, bo ci zawodnicy grali w innych drużynach, z tego co się orientuję. A może się jakaś drużyna jakaś rozpadła, albo zmieniła nazwę i herb? Nie jestem w temacie, także jeżeli ktoś wie, to możecie mówić, pisać. O, był strzał. Groźny, ale wychodzimy z kontrą. Objazdówę robimy. A, znowu wyrazy. Tym razem z Sybisa. Stoner. Grabowski. Ładnie pivota zrobił. Będzie tam kara za to, chyba nie. Ale na spokojnie, Tuch. Aj, był strzał, ale tylko obok bramki. Grabowski, Grabowski. Co zrobi? Grabowski, uderzenie. Broni ten bramkarz. Jeszcze. Co on to od bandy odbił? Ale debil. Aj, tutaj obroni ładnie. O, ale mu tam jebłem. Będzie gol? Aj, Petersen. No, jeszcze Petersen. No i mamy tutaj zatrzymanie przez bramkarza akcji. Nie wybił przed siebie i mamy zdumienie pod ich bramką. Perron, strzał, zablokowany. W sumie trafiłem swojego zawodnika. Dobra, na spokojnie, bier tą gumę. Będzie kontra, będzie, dobra, mamy krążek. O, i obronił bramkarz. Dobra,
Od razu strzał po wznowieniu. Dobra, wybijamy. Jeszcze może jedną akcję zrobię. Haula. O, niestety już nie zrobię akcji. No ale dobra. Pierwsza tercja w miarę spokojnie. Minuta w ataku. My oczywiście prawie 3 minuty. 7 strzałów. No, nie ma źle, nie ma źle. Jak na pierwszą tercję. Zobaczymy, co się stanie w drugiej. O, przegraliśmy wznowienie. Ale może się coś uda zaraz wbić, chyba że stracimy gola. Tu widzę ładnie przeciwnicy. Oj, tutaj groźnie strzał. Jeszcze przysłonięty mój bramkarz. Na szczęście obronił to. 4-3, wygrane wznowienia dla mojego zespołu. No już 4-4. Dobry strzał zablokowany. I lecimy, lecimy. Neil, dawaj. Jest brameczka. Tak jest. Od słupka. Ależ tutaj bomba poszła. James Neal. Zobaczcie. Supeczek, supeczek. I mamy brameczkę. Także jest 1-0 dla Vegas. Dobra, bo był offside. Oj, kolejny groźny strzał tutaj. Ale łapie bramkarz. Widzę wznowienie pod ich bramką. O, już bomba kolejna. Dawaj, 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 dawaj do przodu. Aj, mi to Mitchell przejął. Ojojoj, na one timera, ależ tutaj ładnie pograli przeciwnicy i no mamy 1-1. No i nie, no powiem, ładny gol, no Torrey Mitchell. No ładnie tutaj strzeli, popatrzcie te podania ładne tu. I na pierwszaczka. Z pierwszego tutaj. Ale nie, dostał ładne podania, no był niekryty, no przede wszystkim to był błąd, że przeciwnik nie był w ogóle kryty, dlatego też bramka wpadła. Szkoda trochę, no ale musimy teraz odrabiać tutaj straty. Szybko nam się uda. Będzie wznowienie pod bramką rywali. Oj, wygrane tutaj face-off. W taki dziwny sposób. Ojej, ładnie tutaj bramkarz obronił. Dawaj, dawaj tu, dawaj, 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 tu. Ajajajajaj, aż tu mogło to wpaść teraz. Jeszcze Smith. Strzał z miejsca. Niezła bomba. Zagrał mu, wiedziałem. Dobra, wypchany. Ładnie od bandy, ale teraz my pojedziemy z kontrą. Dawaj, 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 dawaj. Aj, mnie wypchał, wypchał mnie. Teraz ham. Kurde, nie ma tutaj nikogo. Rzuć się na niego, dobrze. Dobrze. Gaborik. Podanie do Mersza. A, tam już czekał. Dobra, Clarkson, dawaj, dawaj, dawaj do przodu.
No nie, no tu mi mój mi przeszkodził teraz. Stoner. O, ładny strzał, ale obroniony. No moi się poprzewracali tam, no co za Żydy. Dobra, no spokojnie, Merrill. Dawaj. Dawaj, kolego. Aj, mi tu zdjął, ale dobra, mamy jeszcze krążek. Jest strzał zablokowany. Bandy go ładnie odbiłem. Merrill. Carlson. Strzał obok bramki. Podanie, Merrill. Znowu, ale mi tutaj walnął. Neil. Merrill. Dobra, mamy gumę, Neil. Wycofanie do McNaba. McNab. McNab strzał! Aj! Tutaj wybronił. Jeszcze wznowienie pod bramką rywala na koniec. No i tutaj prawie mało brakło, byłaby bitka. No, nie udało mi się wznowić niestety. Przeciwnicy wybijają. No i mamy koniec drugiej tercji. No tutaj troszkę myślę, że myślałem, że gorzej będzie. 6 minut w ataku, 16 strzałów, także nie ma źle. Ale zobaczymy, zobaczymy w trzeciej tercji, jak nam pójdzie. Oczywiście jest to pre-season, także nie wiem, to się chyba nie liczy do punktacji. Takie mecze przedsezonowe. Jest bitka, jest bitka. Merrill forward. Oj, 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 oj. A mnie uderzył teraz. Dobra, pobiłem go. Leżeć, chamy. Zobaczmy, kto ma oczy podbite. No mój nic nie ma, a ten... O, też w sumie nic nie ma. Na twarzy za bardzo, także, także spoko. Neil. Schmidt, uderzenie z dystansu. Ajajajajaj, tam mogło się to odbić i wpaść. Niestety tak się nie stało. Podanie do Nila, Neil. Tak, że sam na sam z bramkarzem. Neil, strzał. Dobrze broni bramkarz. Aj, to ładne podanie do Perona. Ten niestety tego nie wykorzystał. Jeszcze Schmidt. Będzie kara. Ale jest gol! Także jest okienko. Schmidta, ależ bomba teraz prosto w okno. No i mamy 2-1, kary jednak nie będzie. Nate Schmidt strzelcem pierwszego gola w pre-sezonie. Spisa i Peron asystujący w tym meczu, w tym golu. Jedziemy, jedziemy jeszcze po jednego gola. No i znowu okno. Tym razem z Bisa. Ależ easy teraz tutaj. Uderzenie. Bez asyst dla mojego zespołu przy tym golu. O,
Aj, stoner, stoner. Tracisz gumę niepotrzebnie. Oj, będzie tutaj kara dla mojego zespołu. Dobrze, bramkarz. Ale mam osłabienie. Mam osłabienie za uderzenie bez, krążka zawodnika. Będzie strzelał Gaborik. Aj, jest strzał. Jeszcze Carter. Podanie. No i zatrzymanie akcji. Pod moją bramką jeszcze zostało 12 niecałych minut. Grabowski. Oj, ależ mi tutaj uderzył. Carter. No, są bomby na moją bramkę teraz. W osłabieniu, tak, tak będzie. Ależ mnie uderzył. Oj, kija się złamał. I bardzo dobrze, kolego. Kurde, nawet nie mogę krążka wybić, powiem wam szczerze, że no nie idę. Ale jest, dobra, mają karę 4 na 4, także... Także spoko. Los Angeles is guilty of a 2-minute penalty for tripping. The Kings with a clean win on the draw. Los Angeles carrying on... Oj, sam na sam teraz. O, ładne podanie na one-timera. Kurde, w tym osłabieniu nie umiem im krążka odebrać w ogóle. Dobra, lecimy z kontrą. Niestety nic z tego, ale... Mitchell akcja tutaj robi. Jeszcze podałem przeciwnikowi. Dobra, Schmidt, 88, dawaj, Schmidt. Kurde, bele. Aiken. Ajajaj, chciałem uderzyć, ale nie wyszło. Tuch. Tuch! Uderzenie i Petersen broni. Dobra, spisa uderzenie z dystansu. Ale tam Brodziński prawdopodobnie to przyjął na klatę. Dobra, jest mocny strzał. Jeszcze z Bisa. O, już mi tam uderzyli. O kurde. Ojojojojoj, nie, bo jest kontra. Nie ma bramki, dobrze. Czasem Peron, uderzenie. Obok słupka. Ajajajajaj, aż tutaj ładnie. Z lekkimi trikami. No i Petersen broni. Dobra, wznowienie pod bramką rywali. Gaborik. Dawaj. Dobra. Mamy krążek. Aj, nie tam. Nie tam chciałem. Ależ mi tutaj połczeka zrobił teraz bramkarz. Robię mnie po prostu w czambo. Engeland, strzał jest. Jezus, co tam się stało teraz?
O, z backhandu teraz chciałem uderzyć, a nie. O, kontra, nie, jednak zrezygnował tutaj z akcji szybkiej. Ale dobra, było coś, jakaś akcja, będzie kara dla mojego zespołu. Dla mojego zawodnika. No ale jest gol, jest gol, także muszę uważać, bo... To Oskar jakiś Fantenberg mi strzelił bramkę. Tak, Fantenberg? Tak, Fantenberg. Także no musimy uważać teraz, bo w końcówkach się tutaj można pomylić i stracić bramę. Jeszcze jedną. Szybkie podania. Jest uderzenie. Ale broni bramkarz. Oj, wycofali bramkarza, także dla mnie spoko. Ajajajajaj. Empty net, teraz tylko strzelić gola. I będzie koniec. Jest pusta bramka cały czas. Sześcioma zawodnikami w polu przeciwnicy. Także Grabowski, jedziesz z tym. Grabowski do pustej bramki. 28 sekunda do końca tutaj. I do pustej strzela sobie Grabowski. Także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także to już powinniśmy raczej wygrać. Znowu zdjęli bramkarza. Może będzie jeszcze jeden gol. Grabowski. Grabowski, ajajaj, strata. Bramkarz! No, dobra, obronił to. Także co, koniec. Koniec meczu, wygrywamy 4-2 z Kingsami. Dobry mecz w moim tutaj wykonaniu. 10... minut w ataku, 24 strzały, 28 hitsów. Jedna chyba kara, tak? Nie, więcej, 7 minut kar. Oni w sumie też, także... Także spoko, 15 face-offów wygranych. No nie ma źle, nie ma źle. Trzech moich zawodników w trójce. Także przejdźmy sobie dalej. No i teraz byśmy sobie zagrali z San Jose Sharks, ale mamy, widzę, jakieś kontuzje w zespole. Widzę, że mamy tutaj jakieś kontuzje. Upgrade your team. Zobaczmy, co tam się buduje nam ciekawego. W sumie budować się, to niech się nam buduje. Trade block, proposed trade, free agent, scouting. Kogo nam tam proponują? Proponują nam kogoś dobrego w ogóle? O, Polak jest, Damian Kemp w lidze rosyjskiej. Kolejny, ale to już chyba nie jest Polak, to Sylwester. Sergiej Daciuk. Kyle Stock. No to nie jest zły Kyle Stock. Niezły Spike Di Pietro. Ja, no, nazwiska masakryczne. Wiktor Kulemin. Bruce Richmond. Nie, no tutaj słabych zawodników nam proponują. Panowie, takich nie chcę.
Injury report. Zobaczmy, kto ma kontuzję. Grabowski. Szkoda, szkoda zawodnika. I Carlson. Zobaczmy, czy jakieś inne drużyny mają kontuzję. Na pewno mają. W sumie czołówka praktycznie nie ma kontuzji. Masakra. Dziwne, głupie trochę. Co tylko u mnie? A nie, Montreal Canadiens ma Carr i Lindgren. U nich Mersch ma kontuzję. O, Puljujarvi ma. Bardzo mało zawodników mają kontuzję teraz. No, mało, mało. Trzy drużyny tylko z kontuzjami. Także nic. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następny meczek zagramy sobie z San Jose Sharks. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Bo mamy coś jeszcze. Aha, tutaj musimy wybrać sobie, w jakim meczu chcemy coś tam sprzedać i w ogóle. Dobra, od Carlsona. Dajmy sobie wszystkie te, wszystkie jakieś do kupienia. To co, już tam chyba się wyleczył jakiś zawodnik, chyba Grabowski. Także nic, zapisujemy grę i... I kończymy ten odcineczek. Także pierwsze spotkanie wygrane. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie, hejka.